Panie pośle, jak pan ocenia głosowanie nad wnioskiem uchwały dotyczącej upamiętnienia marca 68 roku i postawę posła Winnickiego, aby ta uchwała zawierała informację o tym, że 1000 stalinistów wyjechało wtedy do Izraela? Muszę powiedzieć, że z dużym oburzeniem przyjąłem sposób wystąpienia posła Winnickiego, bo oczywiście jego nacjonalistyczne i antyżydowskie pomysły w sposób nieco zawoalowany zostały w ten sposób wyrażone. Bardzo troskliwie staraliśmy się ująć wszystkie wątki ważne dla protestów studenckich i połączenie ich z nagonką antysemicką przez władze komunistyczne. Udało nam się osiągnąć konsensus między wszystkimi klubami i pan poseł Winnicki po prostu ten konsensus próbował w ostatniej chwili naruszyć. Jak pan ocenia w Sejmie trwającą debatę odnośnie ustawy dopuszczającej pozbawienia stopni wojskowych żołnierzy z Ludowego Wojska Polskiego, którzy sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu? Między innymi dzięki tej ustawie będzie możliwa degradacja generała Jaruzelskiego i Kiszczaka. Uważam to za zły pomysł, ponieważ ta ustawa daje możliwość w istocie indywidualnego, politycznego degradowania przez polityków, przez ministra obrony narodowej, oficerów Ludowego Wojska Polskiego. A pamiętajmy, że dotąd ewentualne degradacje po pierwsze odnosiły się zawsze do osób żyjących, po drugie dokonywały tego sądy po procesach, które wszystkie strony mogły się wypowiedzieć i na przykład oskarżeni i postawieni w stan degradacji mogli się bronić. To też uważam, że to jest fatalny pomysł. Taniec na trumnach, który PiS zdaje się, że uwielbia. Ja w czasach stanu wojennego spędziłem też jakiś czas w więzieniu i nie widzę powodu, żeby dzisiaj degradować po śmierci także twórców stanu wojennego, bo z drugiej strony ci sami twórcy stanu wojennego pokojowo ustąpili w 1989 roku i przekazali państwo pokoleniu Solidarności, więc warto też o tym pamiętać. Ale jak też wiadomo, w kontekście wydarzeń marca 68 roku, jednym z głównych architektów czystek antysemickich był właśnie generał Wojciech Jaruzelski. Tak, Wojciech Jaruzelski był niestety od polityki w armii, przedtem zanim został rzeczywiście głównym rządzącym PZPR politykiem i to przynosi bardzo fatalne, to jakby niesie sobą bardzo hańbiące dla niego oczywiście fragmenty jego życiorysu i to o tym oczywiście nie należy zapominać, ale też niestety mamy do czynienia z takim wybiórczym traktowaniem historii przez wielu, że z jednej strony żołnierze wyklęci wszyscy są wspaniali, znakomici, wszyscy honorowi, mimo że odmówili wykonania rozkazu dowództwa Armii Krajowej, a następnie zdarzały się też mordy, chociażby po wioskach białoruskich, a z drugiej strony jeśli chodzi o komunistów, to się z kolei się widzi znowu wyłącznie złe strony. Ci, którzy mieli walczyć z komunistami, jak się to mówi skrótowo, spali do południa, a kiedy my walczyliśmy, a teraz po śmierci Jaruzelskiego czy Kiszczaka nagle znaleźli się bohaterowie w PiS-ie, którzy chcą z nimi walczyć.